Nowa seria C to budżetowe wędziska Afrologica, zupełnie nowa seria. Oczywiście w gamie tych wędzisk są różne długości, różne krzywe ugięcia, no ale ogólnie rzecz biorąc są to wędziska dla tych, którzy zaczynają karpiowanie. Oczywiście nie wyłącznie dla tych osób, ale ktoś, jeżeli chciałby spróbować swoich sił z karpiami i nie chce za dużo pieniędzy wydać na wędzisko, a mieć naprawdę dobrej jakości, to seria C jak najbardziej może się do tego nadać. Tu mam model o długości 3,90 metra i krzywej ugięcia 3,5 funta. Jest to wędzisko, które powinno być predysponowane do dalekich rzutów. Jeżeli ktoś ma takie łowisko, gdzie trzeba rzucić ponad 100 metrów, jak najbardziej ten kij się do tego nadaje, ale nie jest to typowe wędzisko rzutowe. One również bardzo przyjaźnie zachowuje się podczas holu karpia. Ugięcie tego wędziska jest dużo większe niż przy takim typowym rzutowym kiju i tu na pewno w tym przypadku jest to plus. W tym modelu zastosowano bardzo lekkie przelotki o niewielkiej średnicy i wszystkie one są tego typu, znaczy pierwsze dwie na trzech stopkach, później na dwóch, za wyjątkiem przelotki szczytowej. Tu jest dobre porównanie. Przelotka standardowa i przelotka szczytowa, której średnica jest zupełnie inna. Przelotka w zupełnie innym wypełnieniu, oczywiście antysplątaniowa. To, że ona jest taka na szczycie, nie ma co się dziwić, dlatego że jedyną przelotką, która naprawdę pracuje podczas holu ryby, to jest właśnie przelotka szczytowa. Największe siły na nią działają, więc nie ma co się dziwić, że ona jest o większej średnicy. Następne takie być nie muszą, jako że po nich żyłka czy linka ledwie się ślizga. Tutaj uchwyt mamy, rękojeść mamy z pianki, która jest antypoślizgowa. Nie ma obaw, że wyślizgnie nam się z ręki, co jest bardzo ważne przede wszystkim przy dalekich i mocnych rzutach. I sama akcja tego wędziska, bo to właśnie akcja decyduje o tym, czy jesteśmy w stanie daleko nim rzucić, czy też mieć przyjemność z holu. Nie krzywa ugięcia o tym decyduje, o tym pamiętajmy. Ja spróbuję tak na sucho. Blank dobrze tłumi drgania, bardzo szybko wraca do stanu pierwotnego, natomiast kiedy tak lekko się poruszy, to widać, że to nie jest sztywny kij. On jest mimo wszystko dość miękki, więc podczas holu będzie bardzo fajnie się zachowywać. Jest to raczej uniwersalne wędzisko, mimo że też predysponowane do dalekich rzutów, to do niego dobrałem kołowrotek Okumy 8K Big Pit, właśnie predysponowany do dalekich rzutów, ale kołowrotek, którego możemy na co dzień używać w każdym typie łowienia, czyli zarówno blisko brzegu, możemy przy wywózce, bo pojemność szpuli jest olbrzymia, jak i właśnie przy dalekich rzutach.